Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym konkretnym wideo zaprezentuję Ci taką kamerkę akcji GVC GC XA1B, długa nazwa, a ten konkretny egzemplarz kupiłem, aby sfilmować dla potomności swój kurs naprawko motocyklowy. No, kamerka jak widzisz wygląda tak, nałożyłem już tutaj taką ochronę obiektywu. Dwie takie ochronki masz w zestawie. Niestety ochronkę jest bardzo łatwo założyć, natomiast nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc, jak ją zdjąć. Próbowałem już parę razy. No, zdejmuje się to niestety bardzo ciężko. No, w instrukcji tutaj obsługi, którą dostarczyli, jest to wyjątkowo mętnie wytłumaczone. Wystarczy podobno tutaj tylko wcisnąć wystające elementy, aby zdjąć pokrywkę z kamery. Mi się raz udaje, częściej mi się nie udaje i kompletnie nie wiem dlaczego. Następny element, który był w zestawie, jest to akumulatorek. Akumulatorek oczywiście oryginalny GVC. Tenże akumulatorek wkładasz gdzieś tutaj. Najpierw muszę zdjąć z tyłu taką, odsunąć taką pokrywkę. Oczywiście przed kamerą wszystko idzie jak najgorzej. I tutaj odsuwając taki ten, czyli możesz tenże akumulatorek włożyć i wyjąć. Akumulatorek wkładasz, znaczy wyjąłem go w tej chwili, wkładam. Też oczywiście nie idzie przed kamerą jak najlepiej. Ale dzięki Bogu akumulatorek włożony. Ładujesz go oczywiście przez kabel USB. Kabel podłączasz tutaj pod pokrywką. No, możesz podłączyć oczywiście do komputera. Ten adapter niestety nie jest z tego zestawu. GVC się nie wysiliło, żeby tutaj adapter Ci dać. Zakładają, że wszyscy mają komputery i ładujesz przez komputer. W zestawie również, nie było karty pamięci. Mieści się ona tutaj, wkładasz ją tutaj koło akumulatorka. Tą konkretną kartę kupiłem w sklepie internetowym razem z tą kamerą. W zestawie było taniej, 16 giga. Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Może ciut za mało, ale w zestawie było taniej, więc się skusiłem. Następny ciekawy gadżecik, mocowanie do gogli. Gdzieś pewnie sobie tutaj ładnie możesz zamocować. Dokładnie tego nie rozgryzłem. No, na pewno musiało być coś w tym stylu. Dokręcasz tutaj z boku kamerki. W ten sposób. Następnie ładujesz pasek gdzieś tutaj. Wsuwasz pasek tutaj i tutaj GVC dało taki mały wkrętaczek, czyli śrubokręcik z wkrętami też malusieńkimi i prawdopodobnie, nie będę teraz tego demonstrował, możesz tu spokojnie to poprzykręcać. Dwa inne gadżeciki. Jest to takie mocowanie elastyczne i zapasowa podstawa tego mocowania. Z instrukcji wynika, że możesz na przykład je sobie podłączyć, czy nie tyle podłączyć, co umocować do kasku, czyli dokręcasz. No i jak masz kask, doklejasz, czy tu na głowę, czy gdzieś w jakieś inne miejsce. W każdym razie
dali w zestawie aż dwa takie elementy, czyli zapasówka, no i tutaj całe mocowanie. Bajer już dodatkowy, który znalazłem, oprócz wyposażenia fabrycznego, jest to statyw z przyssawką i umożliwia on bardzo dogodny, bardzo prosty montaż do tylnej powierzchni szyby samochodowej, przypuszczam, że do przedniej też. Bardzo prosty w użyciu, tutaj ma taki prosty przełączniczek. Wierz mi, że do mojej szyby przykleja się bardzo dobrze. Musisz oczywiście pamiętać tylko, jak już go tutaj zamontujesz, że jeżeli kamerkę dasz dołem do góry, to po zamontowaniu tego statywu musisz w menu zrobić odwrotne ustawienie, czyli odwrotne ustawienie obrazu, czyli jeżeli będzie to coś takiego, normalne położenie kamery jest takie. Jeżeli zrobisz tak, a nie zrobisz w menu i przestawienia obrazu do dołu, to będziesz miał niestety obraz nakręcony do góry nogami. Nie jest to problem, jak edytujesz film w pierwszym lepszym tam edytorze, to możesz zmienić, natomiast jeżeli puszczasz surówkę, to musisz się z tym liczyć. W każdym razie mi się to podoba. Kosztowało to 89 zł. W bardzo prosty sposób możesz potem oderwać poprzez tego od szyby, poprzez tego dzyndzla. Inny gadżet mojego GVC, oczywiście już poza wyposażeniem fabrycznym, jest to takie podwójne mocowanie do innych urządzeń. Przypuszczam, że bardzo przydatne, taka przejścióweczka, no i pasuje tutaj gwincik do tego bocznego. No i jeżeli coś sobie wymyślisz tutaj jeszcze, żeby dołączyć, przypuszczam, że będzie to bardzo użyteczne. W zestawie był taki mini statyw GVC Made in China. Już widzę, ma tutaj taką plastikową końcóweczkę, co mu długiego żywota nie wróży. No ale no powiedzmy, dokręcam go tutaj. Trochę, no gwint od biedy pasuje. Jak go dokręcisz w miarę mocno, to masz taki jakiś zestawik. No trochę się u mnie rusza, ale w tym momencie jest, o! Jakby to powiedzieć, szału nie ma, ale dają, nic nie wymyślisz. Także jeszcze raz powtarzam, plastikowa końcówka temu statywikowi za wiele nie wróży. GVC jeszcze dało w wyposażeniu taki długopis. Nie wiem, po co badziewie to dali, ale być może coś sobie można zapisać. Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy. Do całości, ale też ze sklepu internetowego, nie jest to firmowa część, dobrałem sobie taką torbę. Trochę za duża na tą kamerę, ale w momencie, kiedy poupycham nieco innych gadżetów, jest całkiem fajnie. No tutaj jeszcze taki fajny bajer, mocowanie do ramy, nie tyle do ramy, co do kierownicy motocykla, kierownicy roweru. Bardzo fajna rzecz. Wystarczy tu, troszeczkę nie wiedziałem, jak to na początku działa, ale wystarczy tutaj pociągnąć do góry. O, i widzisz, możesz tak sobie, czyli pokazując to na moim palcu, bierzesz i, że tak powiem, masz to urządzenie ze statywikiem umocowane i możesz filmować sobie twoją jazdę rowerem lub motocyklem. W moim przypadku jest to o tyle bezcenne, że filmuję kurs nauki jazdy i takie filmy
filmy z pozycji motocykla, z pozycji mojej głowy mogą mieć jakąś wartość dydaktyczną. Całość kosztowała mnie około 1600 zł, czyli kamerka, znaczy sama kamerka z kartą SD w najtańszym sklepie internetowym i zapasowym akumulatorem bodajże 1200, reszta z GVC koło, ze sklepu GVC koło 400 zł. Oczywiście warto poszukać kamery jak najtańszej. Różnica między tą kamerą w sklepie GVC a najtańszym internetowym była około 400 zł. No, warto właśnie pójść, wejść na portale cenowe, Ceneo czy coś innego i generalnie nie przepłacać. Natomiast drobna uwaga, jeżeli chodzi o sklep GVC, czas u nich biegnie wolno, chociaż nieubłaganie. No, czekałem niestety parę dni na towar, potem oczywiście zapomnieli o fakturze, przysłali tylko paragon, chociaż wydawało mi się, że taką opcję wysłania faktury od nich zażądałem. Jeżeli moje pierwsze wrażenia z tej kamerki, z używania tej kamerki są wybitnie pozytywne, podobno jest bardzo wodoodporna, wstrząsoodporna i diabeł wie co jeszcze odporna. No troszeczkę jest inne menu niż w kamerach, do których jestem przyzwyczajony. Brak jest wyjścia mikrofonowego, dosyć logiczne, bo jeżeli kamera ma pracować pod wodą, to nie może mieć żadnych jakichś zewnętrznych wyjść, bajerów. Troszeczkę kiepsko widzi się w tym małym monitorku LCD, szczególnie jak wali słońce. No, szału nie ma, ale powiedzmy, nie jest to jakaś taka kamera do super profesjonalnych, do super profesjonalnego nagrywania, raczej do dokumentowania swoich jakichś sportowych czy innych ekstremalnych przeżyć. Natomiast jeżeli ty masz jakieś inne doświadczenia z tą kamerą, być może z jakąś inną kamerą sportową, koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Czy taka kamerka, czy inne kamerki typu GoPro są warte swoich pieniędzy? 1600 w moim przypadku może nie jest dużo, ale być może w twoim nie w kij dmuchał. Doniesienie to potraktuj jako wybitnie wstępne. Sprzęt według instrukcji ma jeszcze kilka innych bajerów. No możesz go zastosować jako kamerkę Skype'a, kamerkę taką internetową. Możesz to jakoś synchronizować z Wi-Fi, o czym nawet świadczy tutaj napis na obudowie. Jeszcze tego nie zrobiłem, ale jak już zrobię, to na pewno cię poinformuję. Także o tym koniecznie czekaj na następne wideo, o tym będzie innym razem. Koniecznie skomentuj to wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. No i być może pokażę ci jeszcze parę widoczków z tej kamerki GVC.